więcej punktów. Proszę zobaczyć, to jest to, co działo się do tej pory w tych 9 wyścigach z 15, które za nami w tej chwili. Przypomnę, 31 do 23, świetny początek Polaków, wygrany pierwszy wyścig 5 do 1, później było 8 do 4 po dwóch wyścigach. Po 5 wyścigach mieliśmy remis 15 do 15, ale w tej chwili znowu przewaga Polaków. Przypomnę, 31 do 23 najlepiej punktujący w obu zespołach to oczywiście Greg Hancock, aktualny mistrz świata i ubiegłoroczny mistrz świata Tomasz Golob. Jeszcze zdanie od Zenona Plecha. Dowiozą Polacy to zwycięstwo do końca? Na pewno tak. Wierzę w naszych chłopaków i oni sami w siebie wierzą, bo w końcu nikt nie zamierza być wsypany tym żużlem po oczach. Ale też emocji chyba możemy się spodziewać do samego końca, Irku. Tak jest właśnie ze sportem żużlowym. Widzieliśmy tutaj wielka przewaga Polaków. Myśleliśmy, że będzie to mecz do jednej bramki. A to nagle 1-5, 1-5 i tak zwana kaplica. Proszę Państwa, jeśli nie możecie być tutaj z nami, to musicie oglądać to w telewizji. To jest po prostu boskie. Grubo ponad 10 tysięcy widzów na trybunach toruńskiej Moto Areny i mamy nadzieję miliony widzów przed telewizorami Telewizji Polskiej. Przenosimy się już na tor i do naszych komentatorów Rafał Darzynkiewicz, Krzysztof Cegielski, nasz żużlowy duet, jeśli chodzi o komentowanie tej pięknej dyscypliny sportu. Panowie, dobrej zabawy, widzowie Telewizji Polskiej, zostańcie z nami, rozstrzygają się losy meczu Polska kontra reszta świata. 31 do 23 i natychmiastowa reakcja menedżera drużyny reszty świata Pera Jonssona. Stawia na jokera, tym jokerem będzie znający doskonale ten toruński tor Chris Holder, a więc w przypadku zwycięstwa punkty Australijczyka jeżdżącego w barwach reszty świata liczyć się będą podwójnie. To najlepsza chyba decyzja, jaką mógł w tej chwili przy 8 punktach podjąć Per Jonsson. Ewidentnie Per Jonsson, menadżer reprezentacji reszty świata, nie może czekać, nie chce czekać, próbuje szybko zniwelować tę stratę, więc stąd decyzja o wprowadzeniu Chrisa Holdera, który dzisiaj spisuje się różnie, ale zawodnicy przeplatają doskonałe wyścigi tymi gorszymi. Chris Holder zna ten tor doskonale, zna to, co się dzieje po równaniu toru, a teraz zawodnicy mieli chwilkę przerwy, tor został wyrównany, zroszony, nawierzchnia zewnętrznej części toru została przesunięta do wewnętrznej części toru, więc liczy na to Per Jonsson, że to doświadczenie z toru toruńskiego Chrisa Holdera tutaj zaprocentuje. Powiedzmy, że Chris Holder jest w kasku żółtym, w kasku białym Darcy Ward. To kaski gości. Nasi reprezentanci przez całe spotkanie w kaskach czerwonym i niebieskim. Janusz Kołodziej świetnie spod taśmy, ale jeszcze lepiej Australijczyk Darcy Ward. Ward czy Kołodziej? Jednak Janusz Kołodziej przy krawężniku. Już nasz reprezentant jest na czele stawki. Kapitalny atak Kołodzieja, ale ten 19-latek z Australii nie daje za wygrać. Próbuje odeprzeć atak Kołodzieja. Jest Darcy Ward pierwszy. A spoglądamy, gdzie jest ten joker w reprezentacji reszty świata. Chris Holder jedzie na trzeciej pozycji. Za nim szalejący Piotr Protasiewicz. No, gdyby odebrał mu ten punkt, to ten joker byłby za zero w przypadku zespołu reszty świata. No, teraz jedzie po dwa punkty Holder. Prowadzi Darcy Ward. Ostatnie okrążenie tego 10. wyścigu. Próbuje Kołodziej zaatakować jeszcze prowadzącego Holder Darcy'ego Warda. Ward czy Kołodziej napędził się po zewnętrznej. Kołodziej nie! O pół motocykla jednak. No może od całe koło. Darcy Ward wygrywa w wyścigu 10. No ale ten joker został zneutralizowany. Przede wszystkim przez Janusza Kołodzieja. Dwa punkty Kołodziej. Holder trzeci, a jego punkty liczą się podwójnie, więc dwa punkty dla Australijczyka. Bez punktu Piotr Protasiewicz. Ten wyścig wygrywa reszta świata 5 do 2 i przewaga biało-czerwonych topnieje do punktów 5. Joker na szczęście okazał się nie do końca spełnionym jokerem. Tutaj Darcy Ward wiedział, że Chris Holder jedzie za podwójną stawkę punktów. Patrzył za swoim kolegą reprezentacyjnym jak tylko mógł. Próbował zwalniać ten wyścig, ale Polacy nie zamierzali tutaj odpuszczać w żadnym momencie. Janusz Kołodziej szybko przedostał się na pierwszą pozycję. Tutaj chyba popełnił malutki błąd. Nie upilnował wewnętrznej części toru. Tak jak mówiłem wcześniej, tor był wyrównany i ta luźna nawierzchnia zgarnięta do wewnętrznej części toru i znowu ta wewnętrzna część toru okazała się w tym wyścigu najszybszą ścieżką.
szybko ją wykorzystał Darcy Ward, przejechał obok Janusza Kołodzieja, który walczył do końca. Tu widzimy wjazd na metę obu czołowych zawodników. Niewiele brakowało, aby Janusz Kołodziej wyprzedził ostatecznie Darcy.